Badania genetyczne we współczesnej onkologii zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Są one istotne dla procesu identyfikacji osób, które mają zwiększone prawdopodobieństwo do zachorowania na nowotwory z racji posiadanych mutacji w obrębie swojego materiału genetycznego, co ma istotne przełożenie na badania profilaktyczne, ale są również istotne, jeśli chodzi o strategię leczenia, którą trzeba będzie zastosować w sytuacji, kiedy taki nowotwór zostanie rozpoznany. Leczenie osoby, która ma nowotwór nieuwarunkowany genetycznie, od osoby, która ten nowotwór ma spowodowany właśnie zmianami w obrębie genomu, jest coraz częściej bardziej zróżnicowane. Te nowotwory mają różny dynamizm rozwoju, inaczej reagują na niektóre terapie, dlatego też niezwykle istotne jest posiadanie takich informacji przed rozpoczęciem terapii. Są nowotwory, w przypadku których dziedziczna predyspozycja do zachorowań jest jednym z istotniejszych czynników ryzyka. Takim nowotworem jest chociażby rak piersi, gdzie wiemy, że na 8 kobiet żyjących jedna z nich zachoruje w ciągu swojego życia na raka. Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej piersi dziedzicznie warunkowanej szacuje się na 5 do 10%. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, tym bardziej, że akurat ten typ nowotworu z mutacjami, które predestynują do tego, aby wystąpił u kobiet, najczęściej występuje u pań w młodszym wieku. To przekłada się na wzmożoną czujność onkologiczną, która powinna być zastosowana, inne metody diagnostyczne oraz inną ich częstotliwość. Podobnie dzieje się w przypadku innych nowotworów, a więc nowotworów jajnika, prostaty, przewodu pokarmowego, nowotworów urotelialnych. To jest istotne dla danej osoby jako pacjenta, ale istotne również do tego, aby taka osoba pacjentem onkologicznym nigdy się nie stała.